Zabytkowa elektrociepłownia w Zabrzu zmieniła właściciela. Ja w tej elektrociepłowni zaczynałem pracę, więc potwierdzam Państwu, tak mniej więcej to wyglądało za czasów kilkanaście lat temu, gdy jeszcze tu pracowałem. Z obiektu pochodzącego z 1897 roku przez ponad 100 lat płynął prąd i ciepło dla mieszkańców Zabrza i okolic. Niektóre pomieszczenia wyglądają jak filmowa scenografia. To jest nastawnia cieplomechaniczna. Tutaj stąd wychodziły polecenia dotyczące całego układu ciepłowniczego, jak i układu elektrycznego elektrociepłowni. Za tamtymi drzwiami, bo najważniejsza osoba elektrociepłowni, tam jest gabinet dyżurnego inżyniera ruchu, który zawiadował, zarządzał i decydował o całej technicznej pracy elektrociepłowni. Dzisiaj prezes firmy Fortum symbolicznie podpisał akt przekazania tego przemysłowego zabytku miastu. Sama transakcja ma również symboliczną kwotę. Zabrze przejmuje te nieruchomości za 100 zł. To jest ponad 5 hektarów terenu, to jest 18 budynków i 220 tysięcy bodaj metrów sześciennych kubatury, więc to jest kolos. To jest katedra, kolos, jak chcemy nazywać, tak możemy to nazywać. Ten obiekt do 2019 roku produkował ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców, więc tak, on jest w bardzo dobrym stanie. Mimo to dużo będzie kosztowało udostępnienie go mieszkańcom i turystom. Plany Zabrza są ambitne. To nie tylko przestrzeń, którą będziemy chcieli dedykować kulturze czy działaniom społecznym, ale tu też będziemy chcieli realizować zadania związane z startupami, tak więc połączymy biznes z kulturą, z działaniami społecznymi. Żeby te plany mogły się ziścić, miasto zamierza starać się o rządowe i unijne pieniądze. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy rewitalizacja elektrociepłowni, jednak gdy już dojdzie do skutku, będzie to bardzo duża atrakcja, bo nawet teraz po wejściu do środka przemysłowy zabytek robi wielkie wrażenie.